Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale. W dzisiejszym filmie pokatujemy troszeczkę M54B30, spróbujemy wykręcić jakiś dobry czas do setki, no i przede wszystkim nagramy soundcheck, ponieważ Marcin z RST wyspawał mi nowy wydech. Ale zanim zaczniemy, może ktoś z Was będzie chciał wspomóc trzy domy dziecka, które znajdują się w Łodzi, które wychowują tylko i wyłącznie małe dzieci. Placówki wychowują łącznie kilkadziesiąt dzieciaczków w młodym wieku pozostawionych przez swoich rodziców lub za sprawą jakichś nieszczęść zostały samotne. Więc jeśli ktoś z Was chciałby okazać dobre serce i przeznaczyć jakąkolwiek sumę, to w podpisie filmu będzie link do zbiórki, w którym macie wszystko dobrze opisane i wyjaśnione. Wracajmy do naszego dzisiejszego bolidu. Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładniejszym opisem, to jest on w poprzednim filmie. Wystarczy poszukać na moim kanale. Ja przypomnę tylko kilka niezbędnych szczegółów. Auto posiada silnik M54B30 i dysponuje mocą 282 konie i 340 Nm. Waga dzisiejszego setupu zatankowanego do połowy to około 1075 kg. Do auta posiadam 8 sztuk felg BBS RK w rozmiarze 18 cali i szerokości 8,5 cala. Oraz ET13. Auto stoi na amortyzatorach ISC, zawieszenie przednie to zwrotnice od M3, wahacze od M3, tarcza od M3E46 oraz zacisk od BMW 850 CSI E31. Zawias z tyłu to zwykłe E36, dodatkowo dyfer na dużej głowie o przełożeniu 4,44, zacieśniony na 40%, dodatkowo regulowane wahacze i ostatnio też zamontowałem nowe półosie. No i mamy oczywiście nowy wydech, który wyspawał Marcin. Posłuchamy dzisiaj, jak brzmi. Dzisiaj jesteśmy na oponach drogowych. Są to jakieś stare śmietniki. Z tyłu są troszeczkę nowsze. W rozmiarze 245-40-18. Mięsa mają sporo, ale są już twarde. Trzeba będzie je dobrze zagrzać, jak będziemy chcieli zrobić dobry czas. Pod maską wszystkim dobrze znana i lubiana M54B30 z dolotem od S54B32. Poczekajcie, pójdę po jakąś podpórkę. Podstawa filtra z wyjściem na chłodnicę od S54B32. Chłodnica wody Mishimoto, wentylator spal, ciągnący. Tutaj mamy jakiś stożek zabierający moc oraz dolot w lampie. Zbiorniczek wyrównawczy z Volkswagena. Kolektory wydechowe to jakieś zwykłe Chińczyki za 800 zł równoodległościowe. Może coś bliżej się uda nagrać. Fajnie kolor pozmieniały od temperatury. Na pierwszym i ostatnim cylindrze mamy sondę EGT monitorującą temperaturę spalin. Auto stoi na EMU Black. Jeśli chodzi o modyfikację silnika, to silnik posiada najostrzejsze wałki Shrika. Dodatkowo został cały wyremontowany. Nowe tłoki, pierścienie, panewki, obróbka głowicy. Dodatkowo jeszcze głowica została maksymalnie splanowana, żeby doprężyć silnik. No i tak naprawdę nic z tego nie wyszło, bo chłopaki z RaceModa na takim samym zestawie i na niewyremontowanym silniku robią ponad 300 koni. Ja chciałem być dobry i wyremontowałem motor i tak naprawdę czym to się różni od ich zestawu? Różni się tym, że oni mają niedoprężoną głowicę, a ja mam doprężoną ile się dało, aż tłoki zostały podcięte pod zawory. No i tutaj mam wtryskiwacze z Fmica, a nie oryginalne od M3. I to chyba wszystko. No i z tego co gadałem z chłopakami, to wyszło im chyba maksymalnie 315 koni, a u mnie jest 282 i w ogóle auto nie reaguje ani na zapłon, ani na paliwo. I tak naprawdę nie wiem co spieprzyłem. Jeśli ktoś ma pojęcie co mogło pójść nie tak, to proszę dajcie znać w komentarzu. Czy jest możliwe spieprzenie tego doprężeniem silnika, planowaniem głowicy na maksa ile się da. Zerknijmy do bagara. O, zobaczcie jak się woda zbiera w tylnym spoilerze. Ja nie wiem jakim cudem ona się tam zbiera. Tu widać już ruda wychodzi. Przydałoby się prewencyjnie wymienić te śrubki, bo go w końcu zgubię jak zardzewieją. Z tyłu mamy niebezpieczny zbiornik z pompą tankującą Swirlpota oraz kolejna pompa, która daje ciśnienie na listwę. Klapa, drzwi, błotniki, maska oraz zderzaki są laminatowe, żeby było jak najlżej. W środku mamy fotel Atech Racing z uszami oraz pasy RRS, a dla pasażera mamy Bimarco Grip oraz pasy RRS. Kierownica OMP skórzana i short shifter, taki zwykły, chyba najtańszy na rynku, jaki może być. Dodatkowo jeszcze mamy laminatową deskę, seryjny licznik został. Tutaj mamy jakieś zegary,
autogałdża, jak dobrze pamiętam, ale i tak wszystko mi się wyświetla na tablecie, bo łączy się Zemu Black przez Bluetooth. Tutaj mam gniazda zapalniczki do Race Logica oraz innych takich urządzeń potrzebnych do ścigania się. Klatka z wykrzyżem z tyłu, laminatowe kuwety. Tam mamy gaśnicę z takim mocowaniem, że lepiej ją wyciągać, żeby nie dostać w głowę w razie wypadku. Muszę kiedyś zrobić w końcu mocowanie metalowe. Zwykłe lusterka zostały, standardowe są troszkę ciężkie, przez to drzwi troszeczkę się uchylają od ciężaru w czasie szybkiej jazdy. I co drugi z Was mi pisze, że mam szpary w drzwiach, a one po prostu jak się przekracza stówę, to wiatr, który dmucha na lusterko, naciska troszeczkę i tutaj się robi szparka. Jest jeszcze sportowa nagrzewnica w razie jakby się trafił deszcz na torze, żeby odparować przednią szybę. Oraz mały, żelowy akumulator za siedzeniem pasażera. Tutaj mamy mocowanie na GoPro, więc dzisiaj będą fajne ujęcia. Mamy też hebelek tutaj na środku, który odcina nam prąd. I dzięki temu akumulator może stać nawet pół roku i się nie rozładuje. No i oczywiście dla bezpieczeństwa, w razie jakiegoś wypadku czy coś, automatycznie od razu ręka idzie na hebelek i odcina prąd. Mamy też kopię GT Class 2, jak dobrze pamiętam, to chyba się nazywa tego spoilera. Rozpórki przód, tył oraz z przodu jest X-Brace. Z przodu mamy chłodnicę oleju, tutaj niżej mamy chłodnicę wspomagania, a tutaj mamy zrobiony tunel na chłodnicę wody i powiem Wam szczerze, on bardzo pomaga, naprawdę bardzo. Kierownica powietrza jest bardzo ważna, bo powietrze nie omija wtedy chłodnicy, tylko całe powietrze, które złapiemy tędy, wali prosto w chłodnicę i tak mi zbiło temperatury płynu chłodzącego, że mogę teraz jeździć non-stop nawet przy takich temperaturach jak dzisiaj, czyli 30+. A kiedyś było tak, że musiałem 2-3 kółka przejechać ogniem i kolejne 2 kółka odpuszczać, żeby auto się schłodziło. Tutaj mam jeszcze nawiewy na hamulce, spirorurka, która dochodzi do tarczy kotwicznej. Z drugiej strony to samo. Zapomniałbym jeszcze, mam stabilizatory Eibacha oraz krótki magiel. Nie pamiętam już jaki to jest, ale to jest najkrótszy chyba jaki był dostępny na rynku od BMW. Tutaj jeszcze widać X-Brace'a, o którym wspominałem wcześniej. Auto dość mocno doinwestowane, jak na E36. W rękach w miarę bystrego kierowcy w ligach takich jak Race Day lub Time Attack. Pierwsza dziesiątka murowana za każdym razem. Pierwsza dziesiątka w generalce oczywiście. Bo jeśli chodzi o klasę, do której należy ten samochód, to pierwsze miejsce jest murowane. No chyba, że trafi się Patryk Grodzki ze swoją jedyneczką, ale on jest takim kosmitą, że ciężko go objechać. Jeśli kogoś interesuje geometria, to pochylenie koła z przodu 2,5 stopnia, kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy to 4,35 lewa strona i 4,46 prawa. Pewnie znowu coś się zgięło, nie dało się ustawić. Znając życie, to wahacz. Tutaj mamy pochylenie koła z tyłu 2 stopnie. Są to ustawienia na takie ciaśniejsze tory, wolniejsze. A jeśli chcemy pojechać na przykład na Poznań, no to niestety troszeczkę trzeba zwiększyć. Ucho holownicze wkręcone z tyłu na stałe. Wydeszek to dwie końcóweczki, ładnie przycięte, jak w emeczce. Jedna krótsza troszeczkę, druga dłuższa. No i minimalnie pod kątem. Z przodu ucho holownicze także wkręcone na stałe, wymagają tego na zawodach, żebyśmy w razie jakiegoś dzwona czy czegoś nie szukali i nie dzwonili po kolegach, żeby wkręcić ucho i nie zabierać ludziom czasu na jazdę, tylko automatycznie podjeżdżają, zaczepiają i nas holują. A tutaj jest mocowanie na transmitter, który mierzy czasy na torze Poznań. Sporo Was pytało, kiedy będą filmy z torów, no ale niestety nadal jestem w głębokiej, ponieważ nie ma funduszy. Dalej mi budują 400-metrowy odcinek drogi przed firmą już od 17 sierpnia zeszłego roku. Już niedługo będzie 12 miesięcy. Oczywiście postaram się pojechać jeszcze w tym roku gdzieś na jakiś tor, chociaż raz, no ale są niestety ważniejsze wydatki. Pewnie kilka osób zapyta, co to jest. To jest taka tuba jak w głośniku, nazywa się to Bass Reflex. Wpiszcie sobie w Google, to wyskoczy tego mnóstwo. Jeszcze może wspomnę o tarczach. Tarcze to są oryginały BMW od M3-46, a klocki to są Hawk DTC 660, jeśli dobrze pamiętam. I jest to mega klocek, naprawdę super. Klocki są takimi kotami, że jak zużycie klocka dochodzi do połowy, to tarcza już jest tak zorana, że trzeba ją zmieniać na nową. Tak strasznie zjadają tarcze. Są dosłownie metalowe. No i pamiętajcie, to nie tarcza hamuje, tylko klocek. I skuteczność hamowania poprawicie, zmieniając klocek na lepszy, a nie tarczę na lepszą. Pewnie część z Was zaraz powie, że auto stoi wysoko, jak koza. I tak, macie rację.
ale to ze względu na to, żeby się dobrze prowadziło. Kiedyś myślałem, że im auto niżej, tym jest lepsze w prowadzeniu. Ale najważniejsze jest to, żeby sworzeń na belce był wyżej niż sworzeń na zwrotnicy. I jeśli patrzymy na przykład na tamten wahacz, to ma się układać pod takim kątem, a nie pod takim, bo wtedy auto się źle prowadzi. I tutaj tak właśnie jest. Ten sworzeń, o ten tutaj za manszetą, jest wyżej niż ten sworzeń tutaj na zwrotnicy. I wahacz idzie w dół, w stronę koła. A jak obniżymy auto do samej podłogi, to wtedy robi się odwrotnie. Ten sworzeń idzie do góry, a ten sworzeń schodzi w dół i auto się prowadzi dużo gorzej. Mówię tutaj oczywiście o sytuacji typowo torowej, gdzie potrzebujemy, żeby auto nam się prowadziło idealnie na granicy przyczepności, bo jak ktoś robi to dla wyglądu, to na drodze, jak nie będzie jeździł na granicy rozsądku, to raczej nie poczuję różnicy. Zapomniałem powiedzieć jeszcze, że auto miało geometrię ustawianą na wagach, ze mną za kierownicą, więc najlepiej prowadzi się w momencie, w którym tylko kierowca siedzi na fotelu kierowcy. Wtedy jest idealnie wypoziomowane i idealnie zawieszenie wtedy jest ustawione. Po remoncie nie zauważyłem jeszcze poboru oleju, ale w związku z tym, że jest to M54, to dla pewności sprawdzę chociaż stan. Bagnet czysty, wkładamy. I sprawdzamy. Maksymalny stan oleju. Idealnie. Koniec tego gadania. Idę na górę po aparat. Zrobimy cold start, a potem podjadę tam na kostkę. Stanę i podniosę auto z boku, żeby Wam pokazać wydech, jak wygląda od spodu. Spróbujemy z dwóch kamer to nagrać. Zobaczymy, jak różnie mikrofony zbiorą. To jest mikrofon kierunkowy, a tutaj mamy mikrofon blisko wydechu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co, chłopaki? Gorąco? Siąż, mordo. A ty co powiesz? Nic. A ty? A, jednak coś powiedziałeś. Ty teraz ty. Dobra, dobra, już nie gadaj. Coś nowego. Na podwórku od razu zainteresowanie. Muszą wszystko obczaić. Auto stoi tutaj od wczoraj, specjalnie po to, żeby było zimne. Ale ja coś czuję, że jeszcze chyba poczekam trochę, bo jest w tej chwili 34 stopnie, a się ugotuję w tym gruzie. Może niech jeszcze z godzinę chociaż minie, troszkę temperatura spadnie, zanim wyjedziemy. Jedna kamera nagrywa, druga kamera nagrywa. Uciekaj, mordo, bo się zaraz przestraszysz. Jesteśmy w środku, w tym ukropie. Luz, hebel, zapłon. O, pompy paliwa słychać. Bardzo głośno w tym gruzie jest. Trzeba wyczekać moment, żeby nic nie jechało. I kręcimy. Wydech jest dużo lepszy pod tym względem, że jest dużo bardziej basowy. Lub po prostu ma tłumiki świeższe, niewypalone, ale jest dużo bardziej basowy niż tamten. Tamten już był strasznie metaliczny. Może troszeczkę gazu.
płynu już ruszyła do góry, dosłownie po niecałej minucie. Jest tak gorąco, że pod maską pewnie było za 40 stopni, a gaucz zaczyna się od 40 stopni, więc rusza już do góry. Parkujemy teraz na kostce i podnosimy auto do góry. 3 minuty później, 75 stopni, woda. No mam nadzieję, że dzisiaj będzie ekstra. Już słyszałem, że z tyłu w baku pompa zasysa powietrze. Ona tak specyficznie pracuje, taki dźwięk wydaje, jak jest mało paliwa i zasysa powietrze. I mówię tutaj o pompie tej, która pobiera paliwo z baku i ładuje swirla. I to jest mój tak zwany wskaźnik paliwa. Jak ja słyszę, że ona już zaczyna tutaj pobierać powietrze, troszeczkę. Pusto, patrzcie. Ledwo co na dnie jest, widzicie? Tylko paliwo zostało w swirlu tutaj. Jak ja słyszę, że ona już zaczyna tak zaciągać powietrze, to wiem, że muszę dolać paliwa. A swirl jest po to, że jak na zakrętach sliki działają i mocno grzeją, to paliwo w zwykłym baku odpływało na boki, a tutaj cały czas mamy paliwo nawet w najostrzejszych zakrętach. Mam lejek i 20 litrów setki, ale teraz się zastanawiam, czy to nie będzie trochę za mało. Czy nam starczy na nagrywki. Tutaj widzę jeszcze, woda wycieka ze spoilera. Przydałby się jakiś lejek holder. Poproszę małżonka. Mamy tak na oko troszkę więcej niż pół baku, bo ten bak, jak dobrze pamiętam, ma chyba 35 litrów. Od razu za pamięci skasujmy licznik, zobaczymy na ile nam starczy. A nie, już jest skasowany, dobra, bo był przecież wyłączony ten... Hebel był wyłączony, więc licznik sam się skasował. No nic, zobaczymy na ile starczy 20 litrów paliwa. Auto podniesione, nie wchodzę pod samochód, wsadzę tylko rękę, bo ostatnio od was dostałem opierdziel, że nie podstawiam sobie nic pod koła i mi na głowę spadnie. Zaczynając od początku, kolektory wydechowe równoodległościowe za 800 albo 900 zł. Później mamy dwie rurki. Tutaj mamy skrzynię biegów. Za skrzynią biegów jest tłumik środkowy z X-Pipe'em. Później jest łącznik elastyczny i dwie rurki do końca. Z tej strony idą tak i do dużego tłumika końcowego firmy RM Motors, jak dobrze pamiętam. Uprzedzając pytania, rurki pod autem mają 57 mm wewnątrz, a końcówki to są 70. Auto w dół i jedziemy. Obowiązkowo ze sobą trzeba wziąć manometr, bo tutaj pierwszy i drugi bieg nie istnieje przy tym dyfrze. Trzeba będzie zejść z ciśnienia mocno. Otworzę okienko, jedno i drugie, chociaż ono i tak pewnie nic nie da. No i jedziemy się gotować. Zaczynamy od kręcenia dźwięków. Jedna kamera tutaj na klapie i mikrofon przy wydechu. Miejmy nadzieję, że nie przesteruje. A druga kamera po prostu na głowie. Będziecie mnie tutaj słyszeli, dwuja. Mamy pustą drogę, spróbujmy ruszyć tym. Zobaczymy, jak to brzmi podczas przyspieszania. Jedyna.
Zobaczmy, jaka tu jest nawierzchnia w ogóle, czy jedynka istnieje. Chyba nie istnieje. Kamerę ze zderzaka zdjąłem, zamontowałem teraz tutaj. Mam nadzieję, że się coś nagra. Zobaczycie, jak kręcę fajerą. Ruszamy. Do driftowania. Spróbujmy może 0-100, trochę znowu pod górę, no ale próbujemy. No nie, tutaj się nie nadaje. Nawierzchnia chyba dużo gorsza. Mam idealne tutaj. Mamy
Prawie 2,5 bara to zdecydowanie za dużo. Zostawiamy 1,4. Z tej strony też zostawiamy 1,4. Mam nadzieję, że nie zdejmę opony z felgi. Ona tak stoi tutaj na takiej krawędzi, ale delikatny kapeć się zrobił. Nie wiem, czy to widzicie. A z drugiej strony... A z drugiej strony stoi inaczej, ale też się zrobiło płasko. Ten malutki akumulator właśnie tak działa. On bardzo słabo kręci w porównaniu do wielkiego, no ale dużo na masie jest zaoszczędzone. Pierwszą próbę możemy zrobić chyba tutaj, tylko muszę opony oczyścić. No i co? Z jedyny? Sześć. Przydałoby się nagrzać gumę, ale najwięcej zależy od nawierzchni. A może teraz z dwójki spróbujmy jeszcze raz. Pięć przecinek cztery, mamy nowy rekord. Dla potwierdzenia 5,4. Troszkę galaretowato się teraz prowadzi na tych oponach z tyłu, na tym małym ciśnieniu. Tutaj mamy troszkę z górki, tam mieliśmy pod górkę. Spróbujmy, jaka tu jest nawierzchnia. Obawiam się, że jak będziemy startować z poślizgiem, to nic z tego nie wyjdzie. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Tym razem GoPro na licznik, żebyście też coś widzieli. Siedem. Nie wiem, jak tym wystartować, cholera. W ogóle bez sensu. No dobra, to jeszcze raz. Naprawdę nie wiem, jak tym wystartować. Tutaj nie ma trakcji po prostu. No zobaczcie, co tu się dzieje. Zero obrotów. Pięć przecinek dziewięć. Ja pierdzielę. Naprawdę nie mam pomysłu. Patrzcie, jak to wstaje. Jedziemy na drugim biegu. Gaz w podłogę. Spróbujmy, może tutaj jest inna nawierzchnia. Z drugiego biegu. Samochód sprężynuje na tych oponach bez powietrza z tyłu. Postanowiłem już jej nie męczyć. Szkoda, i tak nic nie poprawimy. Musimy zaopatrzyć się w porządnego slika, skotłować go, nagrzać i wtedy można próbować. To się nie nadaje. Ta opona czuć, że jest gorąca, ale ona dalej jest taka śliska. To nie jest opona taka klejąca się, która się odkształca pod naciśnięciem. Przydałoby się jakiegoś semislika, albo najlepiej slika rajdowego. O, jeszcze sprawdźmy, ile mamy paliwa, bo już słyszałem pompę, że powietrze zaciąga na zakrętach. No myślę, że połowę spaliliśmy. Kamera wraca tutaj na klapę. Miejmy nadzieję, że bateria nie padnie. I jedziemy.
się wypięło. Ta opona pływa, dodajecie gazu na trzecim biegu i auto idzie bokiem. Nawet nie trzeba ze sprzęgła strzelać. Wyjdzie, chyba 5-4 był dzisiaj najlepszy czas. Już sam nie wiem, straciłem wenę. Jeszcze ukrop taki wali tutaj w nogę, że mi włosy na nodze opaliło. Pomiar trzeba będzie chyba zostawić gdzieś na jakieś zawody. Po prostu jak będę jeździł i będę miał slika założonego, nagrzanego, to zawsze gdzieś na lotnisku można przycupnąć z boku na pasie startowym i spróbować zrobić pomiar. Bo na ulicy to raczej jest nierealne. To jest właśnie tył napęd, ale przyznacie, że nieźle reaguje na gaz. Wystarczy wcisnąć, mimo że z tyłu jest 245, to wystarczy wcisnąć gaz na drugim biegu do oporu bez strzelania ze sprzęgła, a ona zamyka obrotomierz. Jeszcze jak mamy rozgrzany wydech, to trzeba przegazować troszkę mocniej. Może coś się nagra fajnego. Dobra, starczy. Sąsiedzi, wybaczcie. Już prawie wyłączyłem hebel, a mieliśmy sprawdzić przebieg. Zrobiliśmy 48 km. Część zrobiliśmy spokojnie, część pełnym ogniem. Było dużo piszczenia tymi śmietnikami. No i... Gdzie jest? A, to tu jest, proszę. No nie wiem, ile zostało, jakby tak... No ten rancik tutaj to jest dosłownie przed dnem baku. To dlatego już słyszałem pompę na zakręcie. Ile tam jest? Ze 2-3 cm? No myślę, że opierdzieliła zdyszkę, przynajmniej. Może więcej, nawet 12. Trzeba się zaopatrzyć w naprawdę miękką oponę. Wtedy można spróbować jeszcze raz. Zobaczcie, tyle jarania gumy, a tutaj nic. Co to jest? To jest kumcho. Ecta. Z roku. Ona jest stara jak świat. Kurczę, nie ma tutaj roku? Dot. O nie, litery i cyfry, to nie wiem. Może ktoś z was wie, jak to rozszyfrować, który to rok. No to czeka nas jeszcze jeden film z porządnym slickiem. Albo z jakąś porządną... semi-rajdówką. Musi być taka opona, że jak się naciśnie ją palcem, to żeby nie wracała na swoje miejsce, tylko zostawała. Taka miękka, dosłownie jak plastelina. Wtedy na pewno coś poprawi. Ale przyznacie, że odcinę ma zajebistą. Już w sumie nie pamiętam, ile udało się zrobić. Najlepiej do setki. Ale wydaje mi się, że chyba 5-4. Ale ona fajnie podnosi
tą jedynę i dwóję. Naprawdę, jakby tam była dobra opona i by to skleiło, to ona spokojnie poniżej piony by zrobiła. Co jest, mordo? Co? Pomiałkaj trochę. Mirek, nie wchodź tam, bo się spalisz o wydech. Dziękuję bardzo za kolejny obejrzany materiał. No i cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie.